Cześć, z tej strony naczelny sklepikarz sklepu www.szpeje.com. Dzisiaj odcinek trochę plenerowy, ponieważ jestem na mojej działce, na ogródkach działkowych. Jeśli oglądacie moje filmy, to wiecie, że chcę, żeby to tło za mną było zawsze trochę vintage. No i sceneria ogródków działkowych na pewno jest. Tutaj stawiałem pierwsze kroki. Tutaj mój dziadek opalony na brąz prężu muskoły przy ogrodowej pracy. Tutaj robiłem pogrzeb dwóm ptaszkom, które spadły z gniazda na altanie. Takie obrazy z dzieciństwa mam tutaj właśnie na tych ogródkach działkowych. Spędzałem tu mnóstwo czasu. A jeśli mówimy już o takich migawkach z naszego dzieciństwa, to na pewno każdy z nas ma takie przedmioty, artefakty, obrazy w głowie. Takie proste migawki, które zostały nam z dzieciństwa i gdzieś po latach czasem trafiamy na te rzeczy u kogoś w domu czy w przestrzeni publicznej i to połączenie w mózgu się odnawia i wywołuje u nas uśmiech. Ja mam dużo takich rzeczy, a jedne z nich to są takie charakterystyczne uchwyty, które były na drzwiach w pawilonach, w sklepach z połem, nawet przy wejściu do domu zdrojowego w Krynicy i w różnych miejscach użyteczności publicznej. Już Wam pokażę, o co chodzi. Zobaczcie, chodzi o to. Trzymam to w zasadzie jak sztabkę złota, to jest moja wczorajsza wspaniała zdobycz. Opowiem Wam, jak się zdobywa takie rzeczy, bo to jest też fajny taki case study. Byłem z dzieckiem w piaskownicy, zadzwoniła moja przyjaciółka Lola, którą serdecznie pozdrawiam i dziękuję, i powiedziała: Łukasz, pędź szybko, jest szkoła, jest remont, tam stoją drzwi. Ona wiedziała, że ja mam słabość do tych uchwytów, możesz je sobie wymontować pewnie. No więc zapakowałem mojego syna na wózek, pojechaliśmy na ten plac budowy, no i tam trzeba było porozmawiać z paroma osobami, skończyło się to na kierowniczce, która siedziała w pakamerze. Pozwoliła mi po prostu wymontować te uchwyty, skoczyłem do domu, wziąłem odpowiednie narzędzia i już parę minut później majstrowałem przy tych drzwiach, odkręcając te klamki i bardzo się z tego ciesząc. To jest właśnie taki artefakt, który pamiętam z dzieciństwa, bo wtedy, kiedy te klamki były popularne, to mniej więcej znajdowały się na wysokości moich oczu. Jak zdobyć taki przedmiot? No tam taktyka jest taka, że trzeba po prostu być miłym, sympatycznym i się uśmiechać. Jeśli ktoś jest miły i sympatyczny i chętnie się uśmiecha, no to wszystko załatwi. Gorzej, jeśli jesteście niesympatyczni, niemili, wtedy nie załatwicie za dużo. Więc polecam ten pierwszy sposób. Mam tych klamek dużo, są duże i małe. Mam ich w tym momencie 6. Zostawiłem telefon do siebie. Będzie pewnie jeszcze ze 20, bo ta cała szkoła, która tam jest remontowana, będzie rozbierana, więc jak tylko pojawią się nowe drzwi wymontowane, no to ja wtedy dostanę sygnał i będę działał. Co teraz zrobić z tymi klamkami? No bo w zasadzie mam je, no i co dalej? Trzeba mieć na to jakiś pomysł, żeby to nie wylądowało w piwnicy i się nie zakurzyło. Mam dwa w tym momencie takie pomysły. No pierwszy jest bardzo prosty i oczywisty, czyli użyć tych klamek i użyć tych uchwytów jako po prostu uchwytów meblowych gdzieś u mnie w domu. Ale wymyśliliśmy też tutaj, że można z tego zrobić jakieś dzieło sztuki w hełdzie dla bakelitowych, czy też ebonitowych, czy też nie wiem jakich uchwytów. Jeśli wiecie, z czego one były robione, to chętnie się tego od Was dowiem. Są takie trochę pseudoekskluzywne, udają bursztyn, mają taką marmurkową konsystencję. No i można z tych uchwytów, jeśli będzie ich kilkanaście, można złożyć geometryczną mozaikę, nakleić na jakiejś powierzchni i powiesić po prostu jako fajny obraz. Wydaje mi się to dobrym pomysłem, może tak zrobię, chyba że przebijecie ten pomysł. Bardzo chętnie wysłucham Waszych koncepcji. Jeśli zaproponujecie coś superanckiego, no to też chętnie to wykonam i może nawet się Wam pochwalę. A Wy pochwalcie się też rzeczami z Waszego dzieciństwa, z Waszej głowy, które uruchamiają dobre wspomnienia. Wiem, że są to czasem rzeczy absurdalne dla innych, nie mające znaczenia i może to być dla kogoś dziwne, ale dla mnie chyba nie będzie. Ja wiem, o co chodzi, wiem, jak to działa, dlatego też zajmuję się tym, czym się zajmuję, więc w komentarzach powiedzcie mi, czy macie takie właśnie rzeczy w głowach, które Wam zostały po latach. Subujcie kanał, łapki w górę, podawajcie dalej. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. No i wracam do działkowania z moimi dzieciakami, żeby miały tak fajnie jak ja w latach 80.
Cześć.